Kilkaset osób, w tym przedstawiciele RZW, wzięło udział w sobotniej gali w hangarze LOT AMS na lotnisku Chopina w Warszawie z okazji stulecia niepodległości poczonej z pokazem DWCH samolot w biało-czerwonych barwach. W czerwcu doczyło one do floty LOT-u. Fabrycznie nowe samoloty Boeing 787 Dreamliner, wykorzystywany w lotach międzykontynentalnych, oraz Boeing 737 MAX 8, odbywający podróże europejskie i średniodystansowe, zostały pomalowane w fabryce producenta Everett w Stanach Zjednoczonych. A Józef podał, w trakcie uroczystości na lotnisku Chopina Koczowa o 300 pasa RW, którym odwołano lot do Toronto. Na uroczystej gali z politykami PiS zaprezentowano Dreamlinera pomalowanego w biało-czerwone barwy. Maszyna miała lecieć do Toronto, ale została uziemiona, informowała radio. Rzecznik prasowy lotu Adrian Kubicki w rozmowie z gazeta.pl stanowczo zaprzecza tym informacjom. Kubicki podkreśla, że tego dnia nowy Dreamliner w ogóle nie miał wzbisi w powietrze. Maszyna rejs miała zaplanowany dopiero na niedzielę. Lot do Toronto odwołano z powodu usterki silnik winnego Dreamlinera. Odwołanie nastąpiło z do niewielkim wyprzedzeniem. Nie zawsze mamy możliwość wcześniejszego skontaktowania się ze wszystkimi pasażerami, dlatego pojawili się na lotnisku. Tłumaczy nam Adrian Kubicki, dodaje, że zapewniono nocleg i wywienie osobom, które tego potrzebowa Y, a także przebukowano bilety na inne rejsy lotu i nie przewoni W. CZ z pasa RW odwołanego rejsu odlecia a z Warszawy w niedzielę rano. Pytanie zatem, dlaczego pasa RW nie podstawiono od razu nowej biało-czerwonej maszyny? Znak zapytania wydaje się przecinek. W takim samolocie wystarczy odpali silniki i przeciwienę do wiateł. Niestety, tak to nie wygląda. W lotnictwie przygotowanie takiego samolotu do rejsu to jest kilka, a czasem i kilkanaście godzin. Nie przyspieszy oby to pasażerom pod Y, ani nie zapewni oby to im minimalnego komfortu w tej sytuacji, wyjaśnia Kubicki.